Poił własne dzieci, własną córkę. A teraz robi wielki proces karny, twierdząc, ja wam przeczytam. Mam, czekajcie. Tylko trochę niewyraźnie, mam tutaj, mama mi wysłała zdjęcie. W dniach 4 maja Andrzej Knaga, czyli ja, rozgłaszał nieprawdę na temat Grzegorza W. i pomówienia, że rzekomo znęca się nad żoną i czuje się z tego powodu ośmieszony i poszkodowany i w związku z powyższym złożył proces karny, żeby mnie ukarać, że zaszkodziłem jego dobremu imieniu, ponieważ uważa się za wspaniałego, dobrego faceta i męża i ojca, a ja sobie wymyśliłem to wszystko i te nagrania też są po prostu, nie wiem, sfinglowane, bo po prostu naprawdę, kochani, ten człowiek to jest socjopata, mało powiedziane. Ja jestem osobą publiczną i mam prawo mówić głośno, co się dzieje w moim życiu. Po to prowadzę ten kanał, bo mam setki obserwujących ludzi, którzy żyją moim życiem i są bardzo ciekawi, co u mnie słychać. Ja od lat publicznie mówię, co u mnie słychać. Pokazuję wam moje życie, pokazuję wam, co mnie spotyka. I spotkało mnie, i co? I ja miałem tego światu nie powiedzieć, że Marta, którą znałem, była bita, prześladowana, poniżana, została okradziona. Czy wy, kochani, wiecie, że jest proces, że wszystko, co powiedziałem, jest nieprawdą i będę za to karany? Za to, że Martusię broniłem? Kochani, to wszystko, co ja powiedziałem, i Marta jest świętą prawdą i za tą prawdę jest proces karny. No nie uwierzycie, no tego jeszcze nie grali w żadnych filmach. Jak ten typ chce się wybielić na siłę? Co, Grzesiu? Zostawiła cię żona, tak? I cały czas szukasz ofiary we mnie, tak? Kurwa, ty się nie przyznasz nigdy, jakim jesteś człowiekiem, nawet przed samym sobą. Będziesz siedział, oszukiwał samego siebie, że jesteś cudny, wspaniały tatuś. Nie. Okradłeś Martę. Poniżałeś ją. I tak się składa, że jest tysiące nagrań i dowodów, które sąd dostanie. Dostanie wszystko. Spokojnie.